Czytał Janusz Szydłowski. Dzień dobry, Iwona Kutyna, witam w specjalnym wydaniu wydarzeń. Zaczynamy od najnowszego komunikatu Watykanu na temat zdrowia papieża. Rzecznik Stolicy Apostolskiej Joaquín Navarro-Valls powiedział, że ogólny stan Jana Pawła II nie zmienił się. Jest bardzo poważny. Papież co jakiś czas traci przytomność. Chwilowe utraty świadomości nie oznaczają, że papież jest w stanie śpiączki. Kiedy się do niego mówi, otwiera oczy, chociaż większość czasu Ojciec Święty wygląda, jakby odpoczywał z przymkniętymi powiekami. Przenieśmy się teraz do Rzymu, gdzie jest Tomasz Machała. Witaj Tomku. Powiedz, co teraz dzieje się w Watykanie, jak zebrani na Placu Wierni, których z każdą godziną przebywa, zareagowali na ostatnie informacje dotyczące papieża? Wierni reagują przede wszystkim swoją obecnością. Od dwóch dni, od tych pierwszych informacji o złym stanie zdrowia papieża, nie ma takiego momentu, aby plac świętego Piotra był pusty. Tutaj zawsze jest kilkadziesiąt, kilka głęboko nocą lub kilkaset lub nawet kilkadziesiąt tysięcy w ciągu dnia ludzi, którzy modlą się o zdrowie Jana Pawła II. Myślę, że ten aspekt modlitwy wspólnej musi być dla Jana Pawła II szalenie istotny. Według Ewangelii Jezus powiedział, jeżeli jest was dwoje lub troje, ja jestem wśród was. Także ta wspólna modlitwa, to takie ewangeliczne przesłanie musi być bardzo ważne dla Jana Pawła II. Papież powiedział dziś także swoim najbliższym współpracownikom, według nich, według Joaquín Navarro-Valls, myśląc o młodzieży, szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję. Papież szukał młodzieży w swoich naukach, szukał w swoich światowych dniach młodzieży, szukał wtedy, gdy słuchał, jak śpiewają mu Abba Ojcze na placu świętego Piotra. Rzeczywiście jest bardzo dużo młodzieży. Ja rozmawiałem z wieloma Rzymianami dzisiaj, którzy mają bardzo osobiste wspomnienia związane z Janem Pawłem II. Rozmawiałem z 30-letnią Franceską, która pamięta, jak 15 lat temu podczas jednej z audiencji generalnych, gdy papież był wśród ludzi, wśród tłumu na placu świętego Piotra, pociągnęła go za sutannę i to jest jej takie niezwykle prywatne i chociaż proste, niezwykle głębokie wspomnienie związane z Ojcem Świętym. Tomasz Machała, dziękuję za relację. Wierni zebrani na placu świętego Piotra cały czas modlą się za papieża i z niecierpliwością czekają na najnowsze doniesienia. Niektóre z tych osób są tam od czwartkowego wieczoru, kiedy pojawił się pierwszy komunikat o złym stanie zdrowia papieża. Zobaczmy, co wydarzyło się od tamtej pory. Plac świętego Piotra w Watykanie, czwartek, godzina 21. Po tym, jak włoskie media poinformowały o znacznym pogorszeniu zdrowia Jana Pawła II, wierni ściągają pod okno papieskie, by modlić się za zdrowie Ojca Świętego. Nie wiem, co myśleć. Straszna rzecz. Nie wiem, co powiedzieć. Zobaczymy. Dwie godziny później rzecznik Watykanu wydaje pierwszy komunikat, w którym informuje, że stan papieża Jana Pawła II pogorszył się. Infekcja układu moczowego wywołała u Ojca Świętego wysoką gorączkę. Rozpoczęto kurację antybiotykową. O 7:20 rano Joaquín Navarro-Valls informuje, że stan papieża pogorszył się i jest bardzo ciężki. W południe rzecznik Stolicy Apostolskiej wyszedł do dziennikarzy. Infekcja układu moczowego spowodowała wstrząs septyczny. Doszło też do zawału sercowo-wieńcowego. Cały świat w skupieniu patrzy w stronę Watykanu. O zdrowie Ojca Świętego modlą się tysiące wiernych niemal w każdym zakątku globu. Godzinę później rzecznik Watykanu informuje, że papież jest w bardzo ciężkim stanie, ale zachowuje świadomość. Nadal ma problemy z oddychaniem. Czegoś takiego nie widziałem nigdy w ciągu ostatnich 26 lat. Kolejny komunikat rzecznik Watykanu już tylko rozdał dziennikarzom o 19 wieczorem. Poinformował w nim, że stan zdrowia Ojca Świętego znacznie się pogorszył. Parametry życiowe są nieodwracalnie złe. Papież ma płytki oddech, a jego ciśnienie nadal spada. Na placu świętego Piotra o zdrowie papieża modli się 60 tysięcy wiernych. Przypomnijmy jeszcze raz ten najnowszy komunikat. Stan zdrowia papieża nie zmienił się, nadal jest bardzo zły. Według rzecznika Watykanu pogarsza się stan świadomości papieża. Nie można jednak mówić o śpiączce. W intencji papieża modli się cały świat, szczególnie mocno modlimy się my, Polacy. Przed warszawskim kościołem świętej Anny jest Grzegorz Kępka. Witaj Grzegorzu. Wiem, że do kościoła cały czas przychodzą
tłumy wiernych. Witam, masz stuprocentową rację, rzeczywiście jest tu bardzo dużo ludzi. To chyba wyjątkowy dzień historyczny w historii polskiego kościoła, wyjątkowa sobota, ponieważ jeszcze nigdy w sobotę takie tłumy nie szturmowały bram polskich świątyń. Tu rzeczywiście zebrała się głównie młodzież. Jest to jeden z największych kościołów w tej części Warszawy, kościół akademicki, ale jak widać doskonale za moimi plecami, nie wszyscy zmieścili się w środku. Tu na zewnątrz, jak szacuję, jest około 2000 ludzi, głównie młodych, bo dla nich jest przeznaczona, jak już powiedziałem, tam msza święta. Pytałem się młodych ludzi, po co tu przyszli, o co się będą modlić. Ich odpowiedź była rozbrajająco szczera. Będziemy się modlić o cud zdrowia i głównie do Matki Boskiej, która już raz w 83 roku po zamachu uratowała Ojca Świętego. A jeżeli ten cud nie nastąpi, to będziemy się modlić o inny cud. Jeżeli czas Ojca Świętego dobiega końca, aby mógł odejść w spokoju, a ci, którzy zostaną i nie wyobrażają sobie świata bez Ojca Świętego, aby uzyskali taką wiarę. Dziękuję bardzo. To Grzegorz Kępka. Modlitwy za Jana Pawła II nieprzerwanie trwają od kilkudziesięciu godzin. Wierni w ciszy i smutku gromadzili się i wciąż gromadzą w kościołach. A wieczorem w wielu oknach naszych domów pojawiły się świece. Nie mogę iść do domu, muszę tutaj. Chciałam się modlić, chociaż ten mój maleńki krzyżyk niech się przyczyni do dźwigania tego ogromnego, potężnego krzyża. Wszystkich przyciąga, to działa jak magnes. Nie można było zostać w domu, trzeba było tutaj przyjechać, po prostu być. Myślę, że wszyscy powinniśmy tutaj być dzisiaj, bo to był bardzo ważny dzień. Chyba obowiązek każdego Polaka, chrześcijanina, żeby czuwać przy swoim rodaku, człowiekowi, który tyle dla nas zrobił. Z jednej strony, no my jako chrześcijanie wierzymy i musimy wierzyć, że odchodzi do tego lepszego świata, ale z drugiej strony to jest zupełnie ludzkie, że jest ten taki ogromny żal, że nas zostawia. Teraz Wadowice i Piotr Michalak. Witaj Piotrze, powiedz, co dzieje się w tej chwili w rodzinnym mieście Jana Pawła II? Czy nadal trwają tam modlitwy? Oczywiście w Wadowicach trwa nieustanna modlitwa, na razie jeszcze w Bazylice, ale za mniej więcej godzinę ona się przeniesie w szczególne miejsce pod rodzinny dom Jana Pawła II. Tam zostanie odmówiona koronka do miłosierdzia Bożego, a więc ta modlitwa, którą Ojciec Święty tak bardzo lubi. Tu modlą się oczywiście mieszkańcy Wadowic, oczywiście mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale coraz więcej jest takich, którzy przyjechali tutaj z bardzo daleka. Ja sam rozmawiałem z wieloma osobami, które przejechały specjalnie 200, nawet 300 kilometrów, aby być tutaj, aby być w Wadowicach, być w Kalwarii Zebrzydowskiej, przejść tym fragmentem papieskiego szlaku i być tu właśnie w tych szczególnych chwilach. No tak więc drzwi do Wadowickiej Bazyliki pozostają otwarte wieczorem, pozostają otwarte oczywiście w nocy i będzie to kolejna noc modlitewnego czuwania tu w rodzinnym mieście Jana Pawła II. Dziękuję bardzo. To był Piotr Michalak z Wadowic. Trudno zliczyć miejsca, w których wierni modlą się w intencji papieża. Spotykają się nawet w najmniejszych miejscowościach, jak na przykład w warmińskiej Częstochowie, czyli Giedrzwałdzie. Jan Paweł II był tam w 91 roku. Giedrzwałd jest miejscem takim w całym świecie popularnym bardzo, że są objawienia Matki Boskiej i papież bardzo ufa Matce Boskiej i uważamy, że tutaj po prostu przyjeżdżając, modląc się do Matki Boskiej, pomożemy papieżowi. Był tutaj na mszy, zawsze uśmiechnięty i dużo się witał z ludźmi. Nie, naprawdę, no, nie ma o czym mówić, bo w ogóle wspaniały człowiek.
jako kardynał. Często bywał tutaj na Warmii i Mazurach, a później od 78 roku jako papieża i człowiek większość, a właściwie zdecydowaną większość życia cały czas on z nami był. Tak było i nadal jest w całej Polsce. Zobaczmy teraz i posłuchajmy, jak cały świat zjednoczył się we wspólnej modlitwie w intencji papieża. Łzy, modlitwa, zaduma. Tak wyglądały dziś chyba wszystkie kościoły katolickie na świecie. W każdym czuwano i modlono się w intencji Ojca Świętego. W Argentynie modlił się o to prymas Polski Józef Głęb. Człowiek wierzący i święty, tak jak ojciec Jan Paweł II, przechodzi do nowego życia, do życia ducha. W amerykańskich kościołach od wielu lat nie było tylu wiernych. Papież uczył nas, jak żyć, teraz uczy, jak umierać. Nawet w Chinach, gdzie władze prześladują katolików wiernych papieżowi, tym razem zezwolono na modlitwę w intencji Ojca Świętego. Chiny się rozwijają i na pewno stosunki z Watykanem się poprawią. Tego chce Bóg. Na Kubie władze zdecydowały się na zupełnie wyjątkową w tym kraju rzecz. Pozwoliły wystąpić w telewizji duchownemu. Nie zapomnimy tego, co mówił nam papież. Był zawsze szczery, nawet jeśli nie podobało się to Fidelowi Castro. W Rosji, do której podróż była jednym z największych niespełnionych marzeń Jana Pawła II, dziś modlono się w jego intencji szczególnie gorąco. Dla mnie papież jest nadzwyczajnym, świętym człowiekiem. Jest mi przykro, że Ojciec Święty nie zdołał do nas przyjechać. W Nigerii, najludniejszym kraju Afryki, wierni wspominali papieskie pielgrzymki. Martwimy się tym, co dzieje się z papieżem. Wciąż się za niego modlimy, ale on wkracza teraz w życie wieczne. Z całego świata zjeżdżają do Rzymu kardynałowie, którzy chcą być przy papieżu w ostatnich chwilach jego życia i mają wybrać następcę Jana Pawła II. W tych trudnych chwilach papież nie zapomina o młodzieży, tak jak wspomniał kilkanaście minut temu Tomasz Machała. Gdy Jan Paweł II dowiedział się, że na placu świętego Piotra zgromadziło się mnóstwo wiernych, przede wszystkim młodych ludzi, powiedział: szukałem was teraz, przyszliście do mnie i za to wam dziękuję. Hasta la vista! Jan Paweł II nigdy nie rezygnował z możliwości spotykania się z młodymi ludźmi. Nauczał ich, przestrzegał, pocieszał i wskazywał im drogę. Nie bójcie się iść pod prąd. Tymi słowami setki razy papież dodawał młodym otuchy i starał się zwracać ich oczy w kierunku chrześcijańskich wartości. Tłumy młodzieży wiernie towarzyszące mu podczas niemal wszystkich podróży budziły podziw świata. Młodzi lgnęli do Ojca Świętego, bo potrafił z nimi rozmawiać i potrafił pokazać, jak wiele młodzież dla niego znaczy. Bardzo wam dziękuję za te spotkania podobne. Dla żadnych lat, tak teraz. Jesteście już inną młodzieżą, ale nawyki są te same, dobre nawyki. Zawsze, gdy Ojciec Święty odwiedzał ojczyznę, młodzież stała u jego boku. Także dziś młodzi w całej Polsce ani na chwilę o nim nie zapomnieli. Ja podziwiam osobę papieża i powiem szczerze, że tak wielkiego człowieka jeszcze w swoim życiu nie spotkałam. Modlę się za was codziennie. Wiele razy mówił do młodzieży Jan Paweł II. Dziś młodzi ludzie szczególnie żarliwie modlą się w intencji cierpiącego papieża. Przypomnijmy sobie teraz te najważniejsze momenty pontyfikatu Jana Pawła II, pontyfikatu, o którym już mówi się wielki. Habemus Papam! Lo hanno chiamato di un paese lontano.
niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Do wolności wyzwolił nas Chrystus. Wszystko się zaczęło i życie się zaczęło i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły i teatr się zaczął i kapłaństwo się zaczęło. A tam była cukiernia. Chodziliśmy na kremówki. Matko Najświętsza, wpraszaj także i mnie siły ciała i ducha, abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił zmartwychwstał. Na koniec przypomnijmy najnowsze informacje dotyczące zdrowia papieża. Nie są one niestety optymistyczne. Według rzecznika Watykanu stan zdrowia Jana Pawła II nie zmienił się, ale nadal jest bardzo ciężki. Według Joaquin Navarro-Valsa pogarsza się stan świadomości papieża. Nie można jednak mówić o śpiączce. Przenieśmy się jeszcze na chwilę na plac Świętego Piotra, gdzie z każdą godziną przybywa wiernych, którzy modlą się w intencji papieża. Tłumy wiernych w spokoju i ciszy czekają na nowe informacje. Cały czas przy papieżu są jego osobiści sekretarze, arcybiskup Stanisław Dziwisz oraz ksiądz Mieczysław Mokrzycki, trzy zakonnice, a także jego lekarz. Na kolejny oficjalny komunikat dotyczący zdrowia papieża musimy poczekać do godziny 18. Czekamy więc z niecierpliwością do 18. O 18 także specjalne wydanie wydarzeń. Zapraszam. Do zobaczenia. Już 3 kwietnia kolejna eliminacja Formuły 1. Tym razem najszybsi kierowcy świata staną do rywalizacji na torze Sakhir w Bahrajnie. Transmisja wyścigu w niedzielę w TV4. A przed wyścigiem bezpośrednia relacja z sesji kwalifikacyjnej i walki o pozycję startową. Grand Prix Bahrajnu kwalifikacje. W niedzielę 3 kwietnia o 9:25 na żywo w TV4. Na program zapraszają partnerzy z zespołu BMW Williams, Allianz Polska, Hewlett-Packard Polska oraz BMW Polska, producent nowego BMW serii 3. McCain raz, dwa, trzy frytki robione z ziemniaków najlepszych odmian.
Śpiące na zewnątrz i puszyste w środku. Bez konserwantów. McCain. Ten smak uwielbia świat. Fasolka, bigos, a nawet gołąbki mogą wywołać wzdęcia. Ale dzisiaj wzdęcia to nie powód, żeby odmawiać sobie przyjemności. Moja rodzina zażywa Espumisan. Teraz jemy wszystko, co lubimy, bez względu na wzdęcie. Espumisan na wzdęcie. Teraz również w kroplach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W najnowszej Oliwii DVD, nominowany do Oscara film Za drzwiami sypialni lub specjalny wiosenny dodatek na zakupy z Oliwią. Wybierz coś dla siebie spośród 265 ubrań i dodatków z polskich sklepów. Oliwia, kobieta taka jak ty. Największe hity na twój telefon. Ściągnij sobie super dzwonek polifoniczny. Out of Touch. Pisz hit 1 i wyślij na 7592. Czarna dziewczyna. Pisz hit 2 i wyślij na 7592. Nasze rendezvous. Pisz hit 3 i wyślij na 7592. Kukaj! Łamiesz sobie głowę, szukając idealnego podkładu? L'Oréal Paris odkrył True Match. Pierwszy podkład, który perfekcyjnie dopasowuje się do karnacji i struktury twojej skóry. Rewolucja. Idealne pokrycie skóry. Niezwykle cienka warstwa. Jednolity kolor. Po raz pierwszy 8 odcieni idealnie dopasowujących się do naturalnej karnacji. Nowość L'Oréal Paris. Podkład True Match. Nie zechcesz go porzucić. Wyjątkowa paleta idealnie dopasowujących się odcieni. Ponieważ jesteś tego warta. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry, kochanie. Kochanie! Wszystko w porządku? Nie bardzo. Znowu czuję się, jakbym połknęła balon. Wiem coś o tym. Też to miałam. To chyba były wzdęcia. Na szczęście odkryłam nową Activię. Activia? A co to jest? Coś wyjątkowego. Activia zawiera Acti Regularis, aktywne kultury bakterii, które pomagają regulować pracę jelit. Jaka smaczna! Zobaczysz, wszystko wróci do normy. Do normy? Danon Activia reguluje i smakuje. Skuteczne przed upływem 14 dni, potwierdzone naukowo. Płytki kładziemy prosto. Gdzie prosto? W karo! No gdzie w karo? Prosto! Na ocieplenie styropian! Wełna! Mówię ci, że styropian! Te drzwi otwieramy do wewnątrz! Do wewnątrz, czyli do mnie! Czy ty wiesz, co ty gadasz? Najpierw profil damy na sufit. Na ścianę. Na sufit. Na ścianę. Na sufit. Na ścianę. Na sufit. Nie lubisz takich sytuacji? Buduj dom z PSB. Doradzimy. Pomożemy. Dowieziemy materiały. Budująco. Na każdym kroku. To reakcja, stary! Nie, Rek, zostaw! To nie nowość, że psy lubią domowe jedzenie. Oto nowość. Saszetka Pedigree. Delikatnie przyrządzone mięso jest tak smakowite, jakbyś dopiero co sam je ugotował. Pyszne i pełne witamin. Nowa saszetka Pedigree. No co ty tam robisz? Już idę! Rewolucja! Nowy podkład o konsystencji musu. Dream Matte Mousse Maybelline New York. Dotknij i poczuj. Tylko mus z pęcherzykami powietrza zapewni nieziemskie uczucie lekkości. Idealnie się rozprowadza i nadaje aksamitne, matowe wykończenie. Bez efektu maski. Dream Matte Mousse. Totalnie innowacyjny podkład. Musowa rewolucja. Nowość Dream Matte Mousse Maybelline New York. Może to jej urok. Może to Maybelline. Kropla Beskidu. Naturalna woda źródlana z głębi gór. Kropla twojej wewnętrznej siły. Kropla Beskidu. Rekomendowana przez Państwowy Zakład Higieny. Ale ból. Powiedz, musimy zaczynać. Musimy zaczynać, a modelki czekają na twoje instrukcje. Co ci jest? Przestań, ból, rozłoży najważniejszy pokaz. Proszę, to powinna... Zaczekaj. Mam coś silniejszego. Oto moment wyboru. Na taki ból może pomóc tylko silny lek. Wezmę Ibuprom. Ibuprom precyzyjnie lokalizuje źródło bólu i na nim koncentruje swoją siłę działania. Szybko zwalcza bóle głowy, bóle krzyża czy bóle menstruacyjne. Ibuprom. Silniejszy lek od bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.